A mieszkam tu w tej klitce zastępczej. Na szczęście tylko do piątku jeszcze. Ciasno jak skurwizm. Pokój ma wymiary 3 metry na 4 metry. Tam znajduje się jeszcze szafa, stolik taki mikro, że ledwo się laptop mieści, żeby kanapkę przyrządzić, już nie ma miejsca. Te lodówki porozwalane, znalazłem jedną taką lodówkę koło garażu, tam jest taka improwizowana kuchnia nasza z letnich. Tam stoją trzy lodówki, no i okazało się, że jedna z nich jest pusta i chłodzi, jest szczelna. Tam na górze jest nieszczelna, bo się wkładali do zamrażarki mięs. Zamrażarka się nie domykała, narobiło się lodu, teraz się drzwi od zamrażarki nie domykają, w związku z tym nie domykają się drzwi od lodówki. No i ona tak chodzi, no nie spełnia swojego zadania. No bo jak są drzwi otwarte, no to jak ma spełniać? No ale chodzi, niech się tym nie interesuje. Masakra są takie przybytki. To jeszcze jacyś turyści przyjechali. Wczoraj widziałem, gdzieś tam wyszedłem na taras o 9, to widziałem, że siedziała jakaś para turystów. Wyglądali po szwajcarsku, czyli to są tubylcy pewnie. Co są czyli winko. Nie no, jak ktoś przyjeżdża jako turysta i żywi się w restauracji, no to właściwie to, że kuchni nie ma, albo jest w takim dość upierdliwym miejscu, to mi nie przeszkadza, bo on tak czy owak by żadnych tu obiadów nie gotował. A w takich tanich hotelach łazienka na korytarzu, no to jest standard, no. Sorry, ale jestem przeziębiony trochę. Tam jest taka sytuacja w fabryce, że na hali jest ciepło, warsztat jest na zewnątrz, trzeba przejść kawałek takim chłodnym korytarzem. No i tak kilka razy dziennie, jak się wejdzie tu, tam, tu, tam, tu, tam, no niestety, no, złapałem przeziębienie. Było parę dni takich ranków bardzo chłodnych, 6, 7, 8 stopni, no i niestety. No ale wracając do tych hoteli, no, tu w starszych hotelach takich w XIX wieku w ogóle łazienek nie było. No. Ja nie wiem, jak się wtedy ludzie myli. Byłem w wielu takich zajazdach, guesthouse'ach z XIX wieku, gdzie projektant guesthouse'u w ogóle nie przewidział takiego pomieszczenia jak łazienka, bo łazienek wówczas nie było. Już nie wiem, jakoś w miednicach się myli, czy w czymś, ja wiem. Często jest tak, że właściciel takiego hotelu, jedno z pomieszczeń, które było kiedyś, nie wiem, pokojem, czy czymś innym, czy jakimś składzikiem na brudne rzeczy, a adaptuje na łazienkę. No ale to często to jest tak zaadaptowane, że to jest masakra, że ta woda się wylewa na podłogę. Ja byłem w takim guesthouse, że po kąpieli cała łazienka była w wodzie, no bo tak to było nieudolnie zrobione i zaadoptowane,
Ja bym komuś powiedział, że w Szwajcarii są takie miejsca, to bym nie uwierzył. No jak w Szwajcarii są? No niestety są takie miejsca, naprawdę. Wydaje mi się, że w Polsce ciężko coś takiego spotkać, bo raz, że no, jak jest hotel taki stary, no to on był gdzieś w dużym mieście i tam jakieś te inne standardy jakieś były, no na pewno był to hotel wtedy na wysokim poziomie. A tu taki zajazd gdzieś na wsi w Szwajcarii na początku XIX wieku, no miał inne standardy. No i teraz, no on jest tani, no dlatego jest tani, bo tu nie chcę w czymś takim mieszkać teraz, no. Jak już łazienki nie ma, to znaczy ona jest, no niby. Jaka ona jest? Mieszkałem w takich, w Jurze, w kantonie Jura, mieszkałem w takim bloku, gdzie był taki składzik dla sprzątaczki takiej, dla służącej, co tam trzymała ścierkę, miotłę. I to było przerobione na łazienkę. Ale to było tak ciasne, tak małe, że jak on tam wsadził kibel i prysznic, to już w zasadzie jak człowiek wszedł, to już koniec, to już było wszystko. I do tego był taki bojler elektryczny 60-litrowy. No to jak ja się wykąpałem, no to kolega musiał czekać z pół godziny, zanim się ta woda podgrzała ponownie i on mógł wtedy się wykąpać, bo tam żeśmy we dwóch mieszkali. W tym mieszkaniu. Mieszkanie duże, przestronne, pokoje ogromne, a łazienki nie ma. No jest tutaj stacja Shella. Diesel Frank 65. Benzyna Frank 63. To jest w złotówkach. A tyle co na napisie będzie, bo nie wiem po ile dzisiaj frank. No i też nie wiem po ile w Polsce paliłem, bo w Polsce byłem wczesną wiosną. No niestety muszę tu tankować, bo nie ma gdzie indziej. Trzeba tankować za ceny szwajcarskie i to no wychodzi mi wcale nie mało, bo na te dojazdy tam i z powrotem codziennie robię 80 km. No to mi wychodzi około 70 franków na tydzień. Czyli 280 franków za miesiąc. To wcale nie jest mało. No ale nie mam innego wyjścia, no. Nie ma innego mieszkania. Znaczy, może by się gdzieś znalazło jakieś, no. No ale to wiadomo, będzie takie jak to tutaj. A on chce za to mieszkanie, nie wiem, no nie policzył dość drogo, może dlatego, że ja wziąłem tylko na 10 dni. Być może tu płacę mniej, ale ja bym w takich warunkach nie chciał mieszkać, no to pokój wielkości 3 metry na 4, bo to jest to cela więzienna, nie wiem, czy nie ma więcej. Także masakra jest. Tam w normalny dzień przychodzi z pracy, coś tam zjeżdża spać, no ale jak jest weekend, no to wyjść z tego pokoju gdzieś, no tu akurat jest gdzie, no bo jest, można sobie usiąść, jest te taras, ogród, można sobie usiąść na zewnątrz, no ale jak pada, albo jak jest chłodno, no to nie wyjdziesz, trzeba siedzieć w tej puszce jak sardynka. No, także kiepsko, no ale tam znowu, no obiecał mi, tak mówił, że mi spuści z ceny, nie, że będę płacił 600 za miesiąc, czyli wybiłoby 150 tygodniowo. To by mi częściowo zrekompensowało. Co mi tu tak wieje? To by mi częściowo zrekompensowało to, co wydaje na to paliwo. Ale tak czy owak, no, na paliwo coś trzeba zawsze wydać. No tutaj akurat mam 8 km, no to
i niewiele na paliwo wydam, ale to rzadko tak się trafia, żeby było tak blisko. Z reguły jest przynajmniej te 15-20 do pracy. Raz tak miałem, że miałem tylko 3 km do pracy. Też tak miałem. O, byłem bardzo zadowolony, 3 km do pracy. No ale okazało się, że to był remont tam biura turystycznego na dworcu. Trwało to 2 tygodnie, a po 2 tygodniach się skończyło i wysłał mnie do pracy, gdzie było 35 km z tego miejsca. Także no różnie to było. Pracowałem z takimi Słowakami, no to było w zimie. To był styczeń chyba. To był styczeń, no z reguły jestem w styczniu w Polsce. No ale wtedy tak się złożyło, że była ciągłość pracy i ta praca była do połowy stycznia. Więc, znaczy ja w grudniu nie wiedziałem, że ona jest do połowy stycznia. No, była ciągłość, nie? Trzeba było po świętach w styczniu przyjechać i praca szła dalej. Tylko że okazało się, że to tylko 2 tygodnie jeszcze. I już nas pozwalali, no i no i byłem w Szwajcarii, no to już nie chciało mi się wracać, chyba już miałem mieszkanie opłacone, no to co zacząłem szukać, no i znalazłem tam w Interlaken taką pracę, takiego Włocha przyurniętego, no i tam przyjeżdżali Słowacy, no i oni dojeżdżali gdzieś właśnie, no gdzieś, nie wiem, no ale w każdym razie, że mieli do Interlaken 240 km. No i dojeżdżali, no bo tam mieli mieszkanie wykupione, opłacone na jakiś dłuższy okres czasu, zapewne z okresem wypowiedzenia jakimś, pewnie 3 miesiące nawet może, tu też tak bywa. No i wymyślili, że no to nawet jak na zero wyjdą, to lepiej niż mieli wypłacić wypowiedzenie i do tyłu, no i jeździli codziennie po 240 km w jedną i drugą stronę i dojeżdżali tak do pracy, no. Są i takie przypadki. Są i takie przypadki, że nie ma matki. Zakupy zrobione. Lidlu. No w Lidlu, to w Lidlu. Akurat wszystko, co potrzebowałem, jest w Lidlu. A że ostatnio potrzeby się moje zmieniły, gdyż od pewnego czasu stosuję dietę. Dietę śródziemnomorską zastosowałem, połączoną z kompletnym odstawieniem alkoholu. Żadnych drinków, żadnych piw, nic, kompletnie zero, totalna prohibicja. Dodatkowo dieta śródziemnomorska ma spowodować, że schudnę. Dieta śródziemnomorska, czyli sałaty, pomidory, owoce, warzywa, sery, ale nie tłuste, sery chude. Od czasu do czasu można dorzucić rybkę, ewentualnie jakąś wołowinkę, jakąś szynkę wołową. W niedużych ilościach taką dietę obecnie stosuję. To wszystko można nabyć w Lidlu. Więc kupuję w Lidlu. Wcześniej kupowałem w Denerze, ponieważ w Lidlu nie sprzedają dobrego piwa. Takie siuśki sprzedają. Takie. Chociaż w ogóle w Szwajcarii o dobre piwo jest trudno, bo oni tutaj raczej reprezentują kulturę winną i piją wina. Dział windy w niektórych sklepach jest rozbudowany ponad wszelki rozsądek, a piw to tam w kącie parę sztuk. No, ale
ponieważ teraz piwa nie piję, więc do Denera nie potrzebuję jeździć, wszystko kupię w Lidlu. No troszkę mi przeszkadza moja nadmierna waga i chciałbym trochę schudnąć. Przeszkadza mi, nie, że źle wyglądam, bo ja nie mam 25 lat i nie muszę się nikomu podobać. Po prostu przeszkadza mi w życiu, no. W lecie się pocę mocno, jest mi gorąco. Na tym pewne czynności życiowe, które wymagają zginania się, schylania, sprawiają mi trudność, bo brzuch przeszkadza. I powiedziałem sobie, że trzeba coś z tym zrobić. No bo jak mnie coś wkurza, no to trzeba coś z tym zrobić, nie? No i postanowiłem schudnąć 15 kilo. No, ja wiem, to jest duże wyzwanie. Ale to jest możliwe do realizacji, bo już raz schudłem 15 kilo. Też właśnie byłem w tej wadze, co teraz jest, czyli 110. Nawet wtedy miałem więcej, wtedy miałem chyba ponad 110. Już dochodziło do 115. Ale to mniej więcej był ten sam etap. I wtedy też mnie to już zaczynało wkurzać mocno. I schudłem. No to było wiele lat temu, to było, ja wiem. Kiedy to mogło być? Z 10 lat temu. Tak. No i po tych 10 latach niestety wróciłem do tej wagi z powrotem. No i znowu muszę podjąć wysiłek, żeby stracić na wadze. Żeby stracić na wadze, to trzeba kupić wagę za 100 zł i sprzedać za 50. Ale to już nie takie proste. No zobaczymy, jak mi to pójdzie, na ile mi wytrwałości starczy. Pracę nie mam ciężką, więc jakichś zapasów energii mieć nie muszę, nic nie dźwigam, nic nie wiercę, nic nie kuję, podłączam silniki, przykręcam śrubkami, szóstkami trasy, żaden wysiłek, więc może akurat, żeby się uda na tej diecie wytrwać dłuższy czas i stracę na wadze. O, tutaj siedział kolega, który był chętny na rozmowę, ale już go nie ma. Pewnie go zmogło i poszedł spać. A tu jest ta kuchnia, co mówiłem. Normalnie owiata garażowa. I tu jest taka zaimprezowana kuchnia letnia. Tu są lodówki, piekarnik, mikrofala, zamrażarka. Tu jest kuchenka elektryczna. No i tu można sobie zjeść coś. No w lecie fajnie, a w zimie gorzej. No, okolica bardzo urokliwa. Tu też wyżej jest domek do wynajęcia. Widziałem wczoraj wieczorem, szli tam turyści. A tak wygląda okolica. Góry. Góry i górki. I pagórki. Ale tu bardziej góry. Troszkę spróbuję przybliżyć. Drogi oczywiście bardzo wąskie, bo nie ma gdzie. Jest pizzeria, restauracja. Gotować nie trzeba, żaden problem, proszę bardzo. 50 franków. Obiad zjedzony. Tu jest ciekawa sytuacja. Widziałem to wczoraj. Zaraz pokażę.
Tu jest hotel. Jest pizzeria, restauracja. I to jest połączone z hotelem oczywiście. Już pokazuję i objaśniam. O, i tutaj są takie bardzo ładne pokoje z tarasami. Można sobie usiąść na tarasie i odpocząć. Tylko jest pytanie, jaka to jest przyjemność odpoczywać przy tak ruchliwej trasie, gdzie samochody jeżdżą cały czas. No jest to raczej wątpliwa przyjemność. Nie wiem, ile tu kosztuje doba, ale tak jak patrzę na pokój, to myślę, że stówkę na bidę. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. All you have to do is get some good grass and roll it every day for 600 years.